Hej, ja jestem Sarcho, to przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West, w którym powróciłem do palącej włóczni, gdzie czeka na nas jeszcze jedno zadanie. Zaraz będziemy się tym zajmować, tylko najpierw chciałem tutaj udać się do szwacza, wykupić nowy strój. Mamy tutaj jeszcze dwa ubrania, których do tej pory nie nabyłem, więc teraz chciałem nadrobić zaległości. A, dwa ubrania rzadkie, ale są też te bardzo rzadkie, patrzcie. Tutaj zdecydowanie coś innego. A to może zdecyduje się na to tenaktyjska harcowniczka. No bo to też może nieść za sobą ciekawe statystyki. A ja będę musiał porównać, bo wiadomo, że teraz już od jakiegoś czasu można sobie zastosować statystyki jednego ubioru, a poza tym tylko zmieniać wygląd. Bez wpływu na te statystyki. No ale dobra, to sobie rzeczywiście wykupię. Od razu użyj. Proszę bardzo. Mamy to założone, chociaż właściwie to nie widzę, żeby było założone. A, wiem dlaczego. Bo użyło mi to w ten sposób, że... Tak, ja wcześniej korzystałem z tego. Tutaj aktywuj. Ale wygląd trzeba sobie zmienić jeszcze osobno. Zastosuj wygląd i teraz dopiero będziemy to widzieć, jak się to prezentuje. Więc coś takiego, taki dość agresywny wygląd tego przybrania, trzeba przyznać. Zaraz też sprawdzimy, jak się Aloy będzie prezentować w tym przybraniu już w trakcie rozmowy z inną postacią, gdzie mamy do przyjęcia jakąś misję. To tutaj. A, my ją znamy przecież. Socorra. Aloy! Nie wiedziałam, że odwiedzisz palącą włócznię. Ponoć naprawiłaś ranę. I powstrzymałaś wojnę klanową. Miałam szczęście, że wasz dowódca zechciał mnie wysłuchać. To nieszczęście zniszczyło bastion. I odparło regale. Co teraz? Ratujesz świat? Jak się uda. Byłaś w Pieśni Ziemi? Widziałaś Korecha? Tak. Ma się dobrze. Zajmuje się muzyką. Muzyką? Tak, pasuje do niego. Zawsze miał do tego dryk. Ogromne dzięki. Dobrze postąpiłaś. Ty również. Czemu ten strój się gliczuje? Żołnierze, baczność! Co tu się dzieje? Mój oddział idzie na patrol na północny zachód. Minie dużo czasu, nim zobaczę się z Korechem. A właśnie, możesz go powiadomić? Nie chcę, by sądził, że go porzuciłam. Dobra, wyruszamy. Proszę. Jeśli będę w Pieśni Ziemi, przekażę. Socorra, rusz na Dupencję, bo tu zostaniesz. Dziękuję, Aloy. Brzmienie metalu, nowa przysługa. Mam nadzieję, że ten gliczujący się strój to tylko odosobniony przypadek akurat przy tej scence przerywnikowej, że to się nie będzie powtarzać w dalszej części odcinka. Czyli co? Wracamy tutaj. Ej, a tu patrzcie. Pomów z Korechem. W tym miejscu widziałem ostatnio, że jest zadanie, czyli wychodzi na jedno i to samo. Wygląda na to, że tak, czyli to zadanie można było chyba rozpocząć albo w palącej włóczni, albo właśnie w Pieśni Ziemi. Na razie przenieśmy się tu. W takim układzie nawet dobrze się stało, że zaczęliśmy to tam w palącej włóczni, dlatego że dopiero Socorra powiedziała nam, żeby pogadać z Korechem. No a domyślam się, że gdybyśmy udali się do Korecha od razu na starcie, no to już wtedy rozmowa z Socorrą możliwe, żeby się po prostu nie odbyła. W każdym razie, wejdźmy tutaj na górę. A tam się jeszcze ktoś odzywał, słuchajcie. A nie, to z tobą już gadałem akurat. Najpierw ocaliłaś mnie, a potem plemię. Jestem ci wdzięczny. Tak, no tutaj się nic nie zmieniło. W każdym razie... Korecha mamy tutaj. I tego drugiego przy okazji. To był też Jax. Aloy, wróciłaś. Słyszałem, że zyskałaś wielką sławę na ziemiach klanów. Ocaliłaś cały klan pustyni. Wywabiłaś Tekotecha z ukrycia. Obroniłaś Gai przed regalą.
Nie zrobiłam tego sama. Skromność, cnota wojowników. Przysyła mnie twoja siostra. Jej oddział został wysłany na zachód, więc... nie będzie mogła cię odwiedzić, Kore. Chciała, żebyś to wiedział. Tak, cała moja siostra. Coś się stało? Nie. Tak, jest coś, co chciałbym zagrać. Sam to wymyśliłem, ale to bez sensu. Nie umiem sprawić, by dobrze brzmiało. Dlaczego tak myślisz? U Tenaktów klan nieba buduje instrumenty, które miotają dźwięk poprzez góry. Tchawice długonogów zapewniają im metaliczne brzmienie i pomagają porozumiewać się na odległość. Połączenie tego dźwięku z muzyką Utaru stworzyłoby melodię, jakiej nikt nie słyszał. Ale na razie nie będę polować na długonogi. Tymczasem zajrzyj do tkacza metalu. Może będzie tam coś ciekawego. Jasne. Ta pieśń wiele dla niego znaczy, prawda? Prawda. Dlatego chcę tę część maszyny. To niespodzianka. Utaru powiadają, że to najlepsze prezenty. Jest tu jakiś długonóg? Faktycznie. Jeden nęka miejscowych na południowym zachodzie. Oddasz nam wielką przysługę, jeśli go ubijesz. Co powiesz? Może. No akurat Aloy jest ekspertką, jeśli chodzi o części maszyn i ich zdobywanie. Powiedz mi coś o tym długonogu. Jest wyjątkowo wredny i wygląda inaczej. Prawdopodobnie został skażony. Chroni maszyny przy placówce na południowy zachód od pieśni ziemi. Jego ryk niesie się daleko, ale jak nas zauważy, wezwie pomoc szybciej niż dobywasz łuku. Załatwisz go razem z resztą maszyn, a pieśń ziemi będzie mieć jeden problem mniej, a Kore znów zagra. Wszyscy zyskają. No i dobrze, coś w tym kierunku zrobimy. Myślę, że Tenaktowie nie bardzo dbają o dary. Kiedy tu przybyłem, niektóre dni były wyjątkowo ciężkie. Ale w końcu pokochałem to życie i nie wiem, dlaczego nie miałbym pomóc Korechowi. Dobrze, że ma ciebie. Jeśli tylko tam trafię, pomogę. Dziękuję ci. W takim razie ruszam wytropić maszynę. Tylko jak daleko? Trzeba się udać? Nie kraść mi z kuchni! Harmonia powraca. 413 kroków stąd. No ale mimo wszystko, dobrze będzie najpierw skorzystać z szybkiej podróży do tego ogniska. A stąd już niedaleko, do miejsca, gdzie mamy spotkać się z Jaxem. To gdzieś tutaj, zdaje się. Nie wiem, czy warto jeszcze wyzywać wierzchowca, chyba pobiegniemy tam. I też szybko się dostaniemy na miejsce. Po drodze niestety nie mamy żadnych istotniejszych punktów, które można by było jeszcze zwiedzić. Ale to już tutaj. Proszę, Aloy! Amunicja! O! Najwyraźniej kotę produkują. No dobra. Nie spodziewałem się, że tutaj natrafimy od razu na maszyny. Ale to nie jest ten długonóg, więc po prostu Jax się wdał w walkę. Trochę przedwcześnie chyba. Aloy! Cieszę się, że jesteś! Chyba przyda ci się pomoc! No tutaj to właściwie powinienem strzelić w to. Tylko nie wiem, czy się uda, bo ten skaczel jest bardzo szybki. No, podpaliłem go tak czy siak. Dobra, jest jeszcze drugi. To powinna być tylko formalność. Metal w ogniu! Jeszcze go powaliliśmy, na szczęście. I to tyle. Zasobnik ładunkowy. Zbieramy wszelkie surowce pozostawione przez te maszyny. Jeszcze ta druga. To będzie to, co jest tutaj. Przed nami. No dobrze, Jax. Twoja celność ciągle mnie zadziwia. Jednak wracajmy do pracy. Wszystko gra? Przybywasz w samą porę, łowczyni. Usłyszałem zew długonoga, więc
Ruszyłem za nim, ale przez nieuwagę wpadłem w zasadzkę. To znowu on. To go znajdźmy. Czy ja już skanowałem długonoga Alfa? O, to jest pytanie. Śladów nie ma. Ale ruszamy gdzieś tam po prostu. Wystarczy iść za dźwiękami, co? Chociaż teraz akurat go nie słychać. Zobaczymy, jak będziemy bliżej. Chyba nasz długonóg jest tam na urwisku. No właśnie. Tym razem było go słychać. To jeszcze wyżej? Pora na wspinaczkę. Szybko nam pójdzie. A przynajmniej trzymajmy kciuki, żeby poszło szybko. Nie odmówię sobie tylko przeszukania jeszcze tych skrzyń najpierw. I dopiero teraz ruszajmy. No a swoją drogą to miejsce wygląda ciekawie. Ale nie można się tutaj nigdzie dostać. Wygląda na to, że nie. Skoro tak, to rzeczywiście wspinajmy się. Przyciągacza nie wykorzystamy akurat. To zupełnie jak za dawnych czasów. Zawsze uciekałem, żeby zapolować. Byle tylko dalej od pieśni ziemi. Co się zmieniło? Widziałem, jak moi uczniowie Utaru stają się wojownikami jak tenaktowie. Czułem się potrzebny i na miejscu. Pieśń ziemi stała się domem. Na pewno Korę też znajdzie swoje miejsce. Mam nadzieję. Zebrało się Jaxowi na wspominki, co? Dobra, tutaj muszę bardziej uważać, ale żeby wspiąć się na górę, to chyba przejdziemy z lewej strony. Przy okazji zielony kwiat. Już prawie na miejscu. Wygląda na to, że długonóg nie jest sam. Chyba masz rację. O kurczę, faktycznie. Oto nasz długonóg. I Utaru, których zabił. Najlepiej go uciszyć, zanim wezwie pomoc. No i faktycznie do tej pory nie mieliśmy oznaczonego długonoga Alfa. No tutaj jest ta antena do wyzywania posiłków. Wcześniej Jax o tym wspominał. Są środki wybuchowe. Silnik skrzydłowy. No dobra. Sensu używać prądu. Polsopysk Alfa. Jest następny. Dobrze było się zbliżyć. A patrzcie, on tam przychodzi blisko. Akurat jakieś pułapki. Zresztą z tej strony też jakąś mamy. Ciekawe, czy będzie tutaj szedł. Wydaje się, że tak. A nie, jednak wraca. Tak, jednak wraca i gdyby przechodził tamtędy, można by było pułapkę zastosować. Nie no, tutaj też powinien iść. Jak najbardziej się zbliża. Czekajcie, schowajmy się na razie tutaj. No i przygotujmy strzały. Kurde, nie wiadomo, gdzie on zamierza. Patrzcie, jednak tam. Mamy kłopoty. Rewelacja. Praktycznie został załatwiony. Wydaje mi się, że teraz wystarczy jeszcze pocelować w niego i będzie po krzyku. Tylko tutaj jeszcze ten kolcopysk dodatkowo. To jest dodatkowy problem, bo teraz jeśli on mnie zauważy, to utrudni mi to dostanie się do długonoga. Podejdźmy tu na razie bliżej. Okej. Jesteśmy już naprawdę bliziutko. Wiedzą, że coś się dzieje. Może zdołam go bezczelestnym ciosem już tylko dobić. Miejmy nadzieję. Uniknęlibyśmy wyzywania posiłków przynajmniej.
Tylko ten kolcopysk tutaj, kurczę, jest też bliziutko niestety. Ajajaj. Dobra, to wiecie co? Zróbmy tak. Wybuchowa hukproca. Jak najbardziej załatwiła sprawę. Jeśli chodzi o ciebie, kolcopysku, mamy worek wzmacniający jako element wybuchowy. Więc spróbujemy w to trafić. No, nie będzie to takie łatwe oczywiście. A muszę sobie z nimi poradzić, bo nie będziemy mieli ani chwili spokoju. Dobra, trafiłem. Jeden załatwiony. Czyli jeszcze w drugiego by tak trafić znowu. Aha, bo tutaj z tyłu też to mamy wybuchowe, tak? To obojętnie właściwie, czy z tyłu, czy z przodu trafimy. Grunt, żeby się udało. Ojojoj. Na wszelki wypadek. Teraz było niebezpiecznie. Weźmy sobie kolejne strzały w międzyczasie. Nie da. No niby trafiłem, ale nie wiem, czy tak dokładnie. Też jest szybki, trzeba przyznać. Dobrze, powalony. Moje strzały są ostre jak. Jeszcze raz. I to już. A nie, jest jeszcze jeden. Czyli w sumie trzy takie maszyny. Dobra, muszę się wycofać trochę. O, teraz udało się trafić. Szkoda, że nie trzema strzałami jednocześnie. No niestety nie można mieć wszystkiego. Okej. Weźmy jeszcze te potężne strzały, przypływ odwagi. O, od razu lepiej. Znakomicie. Teraz możemy zebrać potrzebne części. Zostawmy sobie w takim razie tego długonoga na koniec, bo tutaj od tych też lepiej zebrać wszelkie surowce. Co ciekawe, tutaj coś mamy też. Metalowy zacisk. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Ale to chyba tylko i wyłącznie jakaś skrzynka po prostu do otwarcia. W każdym razie też możemy ją oczywiście otworzyć. Dobra, na pewno nie zaszkodzi. Tutaj safe. Ciągle jeszcze ten przypływ odwagi działa. Na jednym silniku, w górskim terenie, a ty go posadziłeś. Niesamowite. Uratowałeś nas. Ale na ile? 4 godziny przed dotarciem roją. Powinienem dać nam szybką śmierć. A teraz możemy tylko czekać na koniec. To musiało być straszne. Bezradne oczekiwanie na przybycie maszyn. No dobra, czyli to jednak była czarna skrzynka. Musi być jeszcze inna aktywna czarna skrzynka. Może jej poszukam? Prędzej czy później poszukamy. Na razie skupmy się na tym, co tutaj mieliśmy zrobić. Pokażesz mi swoją zdobycz? Czemu nie? Ale gdzie się chcesz ustawić? Na razie pogadać nie możemy. Moglibyśmy już powrócić do Korecha, no ale rozmowa z Jaxem jest opcjonalna, czemu by nie skorzystać? Tutaj chyba będzie dobrze. Ogromne dzięki. Bez ciebie byłoby nieciekawie. Może zaniesiesz tę część Korechowi? Trzeba stosownie pochować ziarno ludzi zabitych przez te maszyny. Jesteś pewien? Powiedz Korechowi, że chcę pierwszy usłyszeć tę jego pieśń. Mam nadzieję, że też ją usłyszymy w takim razie, co? Gdzie my teraz jesteśmy? No akurat tutaj nie mamy czego szukać, więc przenieśmy się już od razu do Korecha. A to patrzcie, teraz mamy go tutaj, właściwie na początku Pieśni Ziemi. Obok warsztatu, no spoko. Jeżeli następne łowy mają być lepsze... Kore. Aloy? Myślałem, że wyjechałaś.
W sumie taki był plan, ale wtedy musiałabym sama targać gardło długonoga. Znalazłaś? Jax, nie ja. Cały on. Ciągle ma dobry słuch. Posłuchajmy. To jeszcze nie wszystko. Słuchaj, mogłabyś to zanieść na warsztat? To proste zadanie, obiecuję. Nie musimy daleko zanosić. W instrumencie jest szeroka szczelina. Na pewno będzie do niej pasować. Zobaczmy w takim razie. Instrument muzyczny z drewna i metalu łączący pomysły utaru i tenaktów. Proszę bardzo, mamy to. Aloy, pokaż nam prezent. Co u ciebie? Chyba jest już gotowy. Prawdziwa pieśń dwóch ludów. Dziękuję, Aloy. Mój dług wobec ciebie rośnie. Usłyszeć to. To godziwa zapłata. Możliwe. Ale proszę, przyjmij to. Zasłużyłaś. Niech skrzydła dziesiątki cię chronią. No i proszę bardzo. O, tutaj widzę, że będzie sobie przygrywać. Ciekawe, czy z czasem jeszcze go tutaj nadal będziemy mogli spotkać. Pohandlujmy jak łowczyni z łowczynią. Czy to jednak tylko tymczasowo on tutaj przebywa? No, tutaj kusi mnie, znaczy ta łowczyni prosi, żeby podejść i pohandlować, ale no tutaj nie mamy niczego tak istotnego. No teraz czekam już na jakieś fioletowe, minimum fioletowe rodzaje broni. No, z czasem przyjdzie pora i na te złote, najważniejsze. Dobra, na razie opuśćmy pieśń ziemi. Teraz wyruszyłem na południe, żeby rozprawić się z kolejnym posterunkiem buntowników, Szczerbisko. Już widoczne to miejsce jest od dłuższego czasu, ale dotychczas jakoś to omijaliśmy, więc pora już tam się wybrać. Tarcze skrzydło się trzyma. Razu uwaga tutaj. Okolice patrolują jeźdźcy. Lepiej się nie pokazywać. No właśnie. Mamy patrol. Ciekawe, gdzie tutaj dobrze było się usadowić na dobry początek. Może tego jeźdźca to bym sobie zostawił na później. Wejdźmy tam, na górę. Stąd będziemy mieli niezłe miejsce na obserwację. Okej, okay, ktoś jest też na górze, snajper buntowników w oddali. No nie ma tutaj tych buntowników aż tak wielu, szczerze mówiąc, ale... No mimo wszystko trzeba uważać. Powiem wam, że tego snajpera na dobry początek powinienem chyba załatwić. Trochę słońce nas tutaj oślepia, ale... Miejmy nadzieję, że ostatecznie w dłuższej perspektywie nie będzie to duży problem. Okej, okay, tutaj jest gość. Czy ja go trafię? O, tam! A raczej ją. Jak najbardziej udało się trafić. No i co najistotniejsze, pozostali się nie zorientowali. Więc niech tak na razie pozostanie. Tutaj można sobie opuścić drabinę z tego co widzę. Oj, ktoś zaczął mnie wypatrywać. Jednak. Tylko z której strony w końcu? Szczerze mówiąc, nie jestem pewny.
A, to tutaj to maszyna po prostu, okej. Śmigacz buntowników, kurde, muszę uważać. Nie mogę tego opuścić. Jest cios z góry. Okej, przynajmniej nie będzie nam tutaj przeszkadzać, ale teraz rzeczywiście opuściłbym jeszcze tę drabinę. Z jakiegoś powodu nie mogę. A, bo po prostu muszę w to strzelić. No tak, wszystko jasne. I teraz patrzymy dalej. Tutaj mamy dowódcę. Potrzebuję żarcia piwa. Więc to jest moje główne zmartwienie tutaj. Niestety, ale wszyscy są blisko siebie, więc prawdopodobnie tutaj się zorientują. Ma inny pancerz. Chyba wiem, kto tu dowodzi. Najpierw ty, szybko. Okej, i teraz działamy dalej. Nie możemy tracić z oczu naszego celu, spustoszenia ziemi. Tam tylko dwóch. Nie wiem, czy załatwi, bo patrzcie. No, oczywiście nie. Jeszcze nie trafiłem drugi raz. No niestety. No ale na szczęście na tym etapie to już szybko sobie damy radę. Zwłaszcza, że mogę wciąż, patrzcie. Jednak w porę wyeliminowałem tamtą buntowniczkę. I mogę cały czas na przykład wykorzystać tutaj zamaskowanego nękacza, ten przypływ odwagi. No to spróbujmy. Zapomnij, że coś widziałeś. Trzeba poszukać pocieczek. Dobra, chwila na to, żeby się załadowało znowu. Buntownicy wykopują skaziciele. Szukają modułów dominacji. No i teraz uda się w końcu trafić? Może trzy razy? W sensie trzy strzały? Tak jest? No i o to chodziło w sumie. Z maszyną to już poradzimy sobie bez problemu. Tym bardziej, że nikogo innego już tu nie ma. Powinno być bezpiecznie. Czyli poszło całkiem nieźle. Buntownicy rozbierają skaziciele na części. Niedobrze. Patrzcie, tutaj też było działko uśmiercacza w razie czego. Teraz już za późno na użycie oczywiście. No nie wiem, zawsze przed przejęciem ostatecznym posterunku dobrze się rozejrzeć, czy nie ma jakichś surowców, ale chyba to, co miałem zebrać, to już zebrałem. No tutaj jeszcze niby coś jest. Mnóstwo tu części maszyn. Buntownicy pewnie robią z nich sprzęt. No właśnie. Jest przywódca. Kluczyk? Klucz. Sprawdzę, czy jest tu coś, do czego pasuje. Najwyraźniej tutaj. Pewnie otworzę ją znalezionym kluczem. A proszę. Jest skrzynka. Żołnierskie nieśmiertelniki między innymi. Pakietki. Nie wiem, co z nimi zrobić. Może na razie je zatrzymam. No właśnie, bo ja wciąż chyba nie znalazłem osoby, której mogę te nieśmiertelniki odnosić. To pewnie dopiero gdzieś na zachodzie. No tutaj poradziliśmy sobie tak jak trzeba. Tu jeszcze mamy jedną lokację całkiem niedaleko. Myślę, że moglibyśmy sobie ją odkryć przy okazji. Bo tak czy siak, w tej okolicy już nie mamy czego szukać, tylko przywołajmy może sobie śmigacza w tym momencie. Pojawił się za plecami, błyskawicznie. Kolejny skaziciel, ale tylko okruchy metalu zdobywamy z tego. Czyli nic specjalnego. No tutaj pamiętajmy, że w tej okolicy wykonywaliśmy swego czasu pewne zadanie, ale akurat do tego pytajnika tutaj nie docieraliśmy wówczas, więc teraz nadrabiamy zaległości po prostu. A proszę. Metalowy kwiat będzie, co? Otwieramy. I
I co my tu mamy w środku? Kurczę, a już liczyłem, że może będzie jakaś notka. Ale to tylko jedna skrzynka. Tam na górę warto by było się dostawać? Chyba nie, wydaje się, że to tylko kwiaty. Na wszelki wypadek tam zajrzę, jeśli się okaże, że jest coś ważnego, to wam to pokażę. A jeśli nie, no to jeszcze spotkamy się tutaj, bo pamiętacie być może, że w którymś odcinku tutaj chodziłem. Miałem rzeczywiście falopruja, ale nie udało się odkryć tego siedliska, więc to chciałem jeszcze mieć za sobą już jako taką formalność. Wielka szkoda, że nie mamy tutaj żadnego punktu szybkiej podróży, bo w przyszłości gdybyśmy chcieli zdobyć... Nie zasnę. Gdybyśmy chcieli zdobyć jakieś części falopruja, można by było tutaj się szybko przenosić, a tak... Najbliższe ognisko jest po drugiej stronie wody i w związku z tym muszę przepływać dość żmudnie. Nornik Alfa, no i jest falopruj. Ciekawe, że ja wcześniej nie zauważyłem akurat tego na mapie, że było jednak to siedlisko? Chyba, że wówczas mi się nie pojawiało z jakiegoś powodu, już teraz nieistotne. A lubię mieć po prostu to odkryte, żebym wiedział, że już tutaj byłem swego czasu, a kto wie, różnych części falopruja być może będziemy jeszcze potrzebować, więc nawet jeśli nie na nagraniu, to być może poza nagraniami będę chciał tutaj powracać. To jeszcze tak na koniec wróćmy sobie tutaj, gdzie zaczynaliśmy, czyli do palącej włóczni, żeby od razu na kolejny odcinek wykupić sobie jeszcze jeden strój. Tym razem może niech to będzie coś z tych niebieskich, a więc rzadkich ubrań. Bo tutaj jeszcze później coś nam zostanie oczywiście. Podróżniczka Kardża. No takiego stroju nie kojarzę z Horizon Zero Dawn, w przeciwieństwie do tej łamaczki strzału, więc tutaj wolę na razie mieć coś nowego. Czyli tak, wykup to. Nie używaj, bo tylko będziemy chcieli sobie postawić po prostu na inny wygląd. I to będzie właśnie to. Statystyki no niezbyt imponujące już tak na tym etapie. No całkiem fajnie się tutaj Aloy w tym prezentuje. Jakoś wolę naszą bohaterkę w takich trochę skromniejszych strojach, które nie wyglądają aż tak wręcz agresywnie. Aloy nie sprawia wrażenia obładowanej tym strojem i różnymi elementami. W każdym razie jeszcze 6 punktów do wydania tutaj mamy, jeśli chodzi o drzewko. I teraz się zastanawiam, czy dalej próbować tutaj rozwijać coś stąd. Mamy szybki potykacz między innymi, no też to miałem ostatnio chyba na oku. Szybsze wytwarzanie narzędzi, wytrzymała traperka. Czas działania jedzenia zwiększony, więcej pułapek też i potykaczy. Uzdolniona złomiarka. No mimo wszystko na razie chyba bym to zostawił, a zamiast tego może rozwijalibyśmy sobie kolejny przepływ odwagi. Tutaj to mistrzowskie strzelectwo. Ulepsz umiejętność, to będą akurat 3 punkty. I do tego jeszcze jedna z technik broni by mnie interesowała. Tylko czy to było akurat tutaj? Ta ciągła seria na przykład... Mocny strzał ewentualnie. Albo wiecie co? Zróbmy inaczej. Jeszcze w innym miejscu, chyba tutaj. Mieliśmy do huk procy. Błyskawiczny unik. Rzuć zestawem bomb przed siebie, automatycznie odskakując w tył. Wykorzystuje wybrany aktualnie typ bomb i zużywa dużo kondycji z bronią. A proszę, odblokowano 3 techniki broni. A, 3 różnych klas. To też dobrze wiedzieć. No bo właśnie, wydawało mi się, że ogólnie tych technik mam więcej. Tutaj jeszcze czarna skrzynka nam się pojawiła. Prędzej czy później ją oddamy oczywiście do stosownej lokacji, ale teraz już się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!